Siemaneczko ludziska! Zapraszam was na kolejny odcineczek i widzicie opis, także wiecie o co chodzi, że w tym odcineczku będziemy mówić o tekstur pakach. Ogólnie wiecie, ja nagrywam praktycznie jednym tekstur pakiem, ponieważ nie to, że on mi się najbardziej podoba, tak jakoś z przyzwyczajenia, a tych tekstur paków na kompie mam bardzo dużo. No i będę chciał wam tutaj pokazać tekstur paka, bądź tekstur paki, bo ich będzie kilka, także przygotujcie się na oglądanie, może one wam się przydadzą, może wam się spodobają, może je znacie albo i nie. No i pierwszym tekstur pakiem, który będę chciał wam pokazać, który się nazywa The Beast, także tutaj zobaczcie jak on tutaj wygląda. Tutaj tak wygląda właśnie cały te EQ. EQ już na pewno wam jest znane. Zobaczcie w ogóle na epickie, kurcze, wykończenie diaksowego EQ, bo zobaczcie jak to fajnie się tutaj w nim wygląda. He? Gdzie ja go mam? Nie nałożyło mi to, czy jak? Jaki ten? What the heck? Czekajcie jeszcze raz. Tak oto wygląda w tym oto diaksowym EQ, nieco kwadratowo, ale nawet, dobra, nie mamy co czym tu gardzić, tak tutaj wyglądają te rudy, lawa, ogień mamy kolorowo i od razu, czekajcie, dymimy się dosłownie, stojąc w nim. Przejdźmy może tutaj dalej, zobaczymy jakie mamy mieczyki, patrzcie, bam, tutaj mamy mieczyk złoty, tutaj mamy mieczyk, kurcze, żelazny, jak i diaksowy, które bardzo mi się podobają, muszę wam powiedzieć. Zobaczcie, takie wykończenie tego wszystkiego tam wygląda jakby takie galaktyczne coś. Patrzcie, tutaj mamy zapalniczkę. Tak oto wygląda, mamy potki. Tutaj mamy jedzenie, tutaj chyba jest enderperła. Nie, to jest golden apple, czyli złote jabłko, różowe złote jabłko. Czekajcie, wyjdźmy tutaj, zobaczymy co tutaj mamy. Tutaj mamy łuczek, który tak oto wygląda, zobaczcie jakie ma w ogóle particles, te oto animacje podczas strzały, tutaj mamy wędkę, lol, co jakby, zobaczcie wykończenie wędki, patrzcie, wygląda jakby jakiś jeż. Dobra, przejdźmy może tutaj, dostaniemy potki, o, zapalniczkę, tutaj mamy, kurczę, enderperłę, fajnie nawet wygląda, tutaj mamy potki, zobaczcie, takie mają efekty. Dobra, przejdźmy tutaj na jedzenie i zobaczcie, tak mamy tutaj złote jabłko, tak mamy ciasto, w ogóle wszystkie te teksturpaki to jest mieszanka takich, nie wiem jak to nazwać, mieszanka różnych innych teksturpaków. Teraz jeszcze tu przejdziemy, zobaczymy jak tutaj wygląda nam to oto wszystko. Jeszcze co mi się też w tym teksturpaku nawet podoba, jest o te całe menu. Ja tu jeszcze muszę ściszyć trochę te dźwięki, bo te moby naprawdę mnie irytują, tak to wszystko wygląda w środku, czysto, przejrzyście. Super to nawet wygląda. Dobra, a teraz zobaczymy, tak to wszystko wygląda w dzień. Zobaczcie jakie słońce, lol. A zobaczymy jak to wszystko wygląda w nocy. O, po prostu epicko. Zobaczcie, a tu jeszcze jakiś troll z taką fajną twarzą. Dosłownie niebo wygląda zarąbiście. Jeżeli komuś się to nie podoba, to zdecydowanie można to jeszcze jakoś zretuszować. No i dobra, ja tu nie będę dalej tutaj owijał, przejdźmy do następnego tekstur paka. Do tekstur paka, który się nazywa Immortal, tak tutaj wygląda menu, także myślę, że przejdziemy się z powrotem po tej mapce i wam pokażę wszystko jak tutaj wygląda. Czekajcie, tutaj już EQ nie mam, ale ta EQ wygląda podobnie, nieco inaczej wykończone, zobaczcie te wszystkie różnego rodzaju błyski. Czekajcie, wejdę do lawy, zobaczymy jak wygląda ogień, który nam tutaj nie zasłania w ogóle tej całej mapy. ITP, tak to wyglądają te itemy, rudy, bądź i sztabki złota. O, tu mamy rudy, to na pewno już wszystko znacie, bo już na pewno mieliście różnego rodzaju teksturpaki. Tutaj mamy miecze, zobaczcie jak one wyglądają. Miecz drewniany, który fajnie nawet został wykończony. Złoty, żelazny, czy nie, czekajcie, to był stone, czyli kamienny, żelazny, jak i diaksowy, który nawet fajnie wygląda. Tutaj pójdźmy sobie z powrotem zobaczyć jak wyglądają łuki i wędka. Bam, można sobie tutaj postrzelać. O, fajnie niebo wygląda, tak dosyć realistycznie. Tutaj mamy jeszcze wędkę na PvP też jak najbardziej. Tutaj będziemy mieć potki. W sumie tutaj to zapalniczka w inwentory wygląda zwyczajnie, chociaż tutaj trzymając ją w ręku, zobaczcie, ona trochę tak lśni. Enderperła też jakoś mryga.
Tutaj mamy particles, które na pewno też już są wam znane. Nic w sumie takiego ciekawego. To lubię. Te krzyżyki lubię. Spotki na sił. Chyba to siłka, tak? Nie. Pen. No i tutaj o, tak to wszystko. Zobaczymy, jakie tutaj jeszcze jedzonko. Tak wygląda złote jabłko. Te złote jabłko już kiedyś miałem w texture packu. Ja oczywiście, czekajcie, ja tutaj nie będę potem skakał po tych liliach wodnych, bo za każdym razem, jak będę musiał tu przechodzić, to ja będę musiał skakać, a po tej wodzie jakoś mi się nie udaje skakać. Tak to wszystko tutaj wygląda w środku. Też czysto, przejrzyście. O, woda, fajnie wygląda. Co my tutaj mamy? O, villagera, którego możemy sobie zrespić. Dobra, ale nie wziąłem teraz miecza. Zobaczymy, jak to wygląda wszystko w nocy, bo w dzień to wygląda epicko, a tak to wszystko wygląda w nocy. Całkiem zarąbiście, jeszcze stoję w lawie. Efekty lawy są bardzo przyjemne, także jak na PvP, to jest jak najbardziej, powiedzmy, optymalnie, tak? Tutaj mamy noc w tym oto texture packu. No i dobra, przejdźmy znowu się do chatki. No i jesteśmy w tej chatce i od razu muszę wam pokazać te oto menu texture packa, który się nazywa Mercury Texture Pack, który jest po prostu jak dla mnie niesamowity już pod względem oto właśnie tego paska, bądź nie wiem, tego menu. Lol, to wygląda bardzo epicko. No i ponownie przejdźmy się tutaj po tej mapce, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Tutaj mamy lawę, tutaj mamy rudy, tutaj mamy ogień, który w sumie czy nieco dymi, ten dymik nie bardzo mi się podoba, chociaż można go wyłączyć, animację tego dymu. Tutaj mamy różnego rodzaju znowu EQ. EQ można sobie w sumie założyć. Wszystkie do tego, do tej pory te EQ było podobne, ale to nie szkodzi. Wiecie, EQ to jest w sumie nie aż tak bardzo istotne, jak dla mnie. Dla mnie się bardzo podobają miecze. No i w tym texture packu zobaczcie, po prostu niesamowite wykończenie animowanych tych mieczy. Wow. Dla mnie to jak najbardziej jest epickie, ej. Zobaczcie to. Diaksowy miecz. Oh my god. Oh my god. Czekajcie, jeszcze sprawdzę jeszcze raz, jak on się zwie. Mercury, tak. To był Mercury. Zobaczymy tutaj, jakie ma animacje łuków, jak w ogóle łuk wygląda, który mi, powiem wam, się bardzo podoba. Zobaczcie na particles, takie czerwone gwiazdki. Ciekawe, czy bym ustrzelił tego nietoperza. Bam! Można trochę łukiem pospamić, tak wygląda wędka. O, super. Tutaj zobaczymy potki znowu. Tutaj mamy zapalniczkę, która w sumie też podobnie wygląda jak inna. Tylko zobaczcie, tutaj nieco się różni. Te oto perełki się tak jakoś inaczej błyszczą. Tutaj mamy ponownie particles, gwiazdeczki. Tutaj znowu zobaczymy jedzonko. O, złote jabłka. One wyglądają po prostu bosko. Zobaczcie, jak to się wszystko lśni, chociaż nie jest animowane, ale to superancko wygląda. Ciasto tak nieco, ale dobra. Dobra, idźmy tutaj na naszej drodze. Bo tutaj jeszcze chcę wam pokazać coś zarąbistego. Zobaczcie, tak to wygląda za dnia, a teraz patrzcie na to, patrzcie na to. Czyż to nie wygląda epicko? Jen, jak ja uwielbiam to. To niebo już jest po prostu moje, że tak powiem, zarąbiste. Jeżeli na przykład wam się jakaś część danego texture packa podobała, po prostu można sobie to przerobić, powiedzmy przywłaszczyć i stworzyć sobie własny mix własnego texture packa. Ja na przykład do swojego texture packa, powiedzmy w cudzysłowie, już sobie z tego texture packa przerzucę po prostu to niebo, bo one jest zarąbiste. Tak wygląda ogień. Ogień, kurczę, no w sumie tutaj wygląda epicko dużo, ale na PvP, zobaczcie, jest praktycznie mało widoczny, także ogień nie będzie wam przeszkadzał podczas bitwy PvP. No i witam was ponownie, witam w kolejnym texture packu, który się nazywa Galaxy. Zobaczcie tutaj znowu menu, które jest bardzo kolorowe. Wszystko tutaj najeżdżacie się, świeci na niebiesko. To mi się bardzo podoba. Ogólnie tutaj inwentory też jest super. O, tak. I jak zwykle przejdźmy się po tej mapce. Zobaczcie na rudy. Fajnie to wygląda. Tak powiedzmy czysto. Dymik można wyłączyć, jak wcześniej mówiłem. No i znowu tutaj w sumie podobne mamy te EQ. Chociaż już to przypomina bardziej z tego
Fightfula, chociaż tutaj ma się nałożone. Tak to to wygląda, tylko spójrzcie tutaj na te tarcze, zobaczcie te detaliczne takie sześciokąty, zobaczcie co macie tutaj w tym oto texture packu, na hełmie, jak i w ogóle na całym EQ, nie, tylko na klacie i chyba na hełmie, bo na spodniach tego nie widzę. Fajnie to wygląda. No tak to oto tutaj wygląda, idziemy dalej. Zobaczycie teraz miecze. Oh my god. Czyż one nie są super? Nie są to animowane miecze, ale wykończone w ogóle tak? Jak na mój gust, jak najbardziej. Takie matowe, że tak powiem. Takie jakby tapeta. Fajnie to wygląda. Wyszpachlowane bodajże. Fajne dobrane teksturki na te miecze. Nawet miecze też są super. Drewniany miecz mi się najbardziej podoba. Nie wiem dlaczego. To drzewo tak fajnie wygląda. Wejdźmy tutaj ponownie. Łuk jest epicki. Patrzcie. Łuk jest epicki. Bardzo epicki. Tylko te particles mi się nie podoba. Te co... O, zobaczcie te kulki, które za tym lecą. Nie podobają mi się tutaj zbytnio. Niebo wygląda super. Wędka jak to wędka. Pokolorowana. Idziemy zobaczyć, jak wyglądają potki. Ogólnie mówię wam, te oto texture packi to są... Nie jest żadna topka. Ta kolejna została po prostu przeze mnie tak oto wybrana. To jest wszystko, powiedzmy, przypadkowe, tak? To nie jest żadne top itp, to kolejność tego wszystkiego jest przypadkowa, tylko powiedzmy moje propozycje. O, jabłko super wygląda, zobaczcie. Taka żółta galaktyka, co nie? Ciasto. O, super po prostu. Chlebek. Bam, tutaj mamy sznycel. Sznycel, sznycel. Dobra, mamy chlebek. Tutaj wszystko w środku tak oto wygląda. Nie wiem, jak dla mnie super, tak oto wygląda dzień. W sumie trochę za bardzo kwadratowe słońce. Zobaczymy, jak to wygląda w nocy. Wow, galaktyka. Fajnie. Też fajnie. Chociaż ten poprzedni, to poprzednie niebo bardzo mi się podobało, ale nie pogardzić tutaj. Też super to wygląda. Jakby jakieś wilgachne, kolorowe góry. Ja nie mogę. Super. Dobra, przejdźmy może do następnego texture packa. A wy już piszcie w komentarzach, który wam się podoba, który widzieliście do tej pory. No i witam was w kolejnym texture packu. Tak oto wygląda menu tego texture packa, a texture pack nazywa się Naruto. Oczywiście to texture pack dla fanów Naruto. Nie wiem, czy oglądacie Naruto. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Ogień. Nie wiem, czy kojarzycie moc, którą robi na przykład Sasuke. Czy tam Sasuke, nie wiem, jak to wymawiacie. On ma właśnie podobny taki ogień. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj do niego staniemy. Te zbrojki wyglądają podobne jak poprzednie. Zobaczymy, jak wyglądają miecze. Zobaczcie. Zobaczcie te miecze takie samurajskie. Ja nie mogę. Czyż to nie jest epickie? Naruto. Nie wiem, czy wiecie, o co tutaj chodzi z tymi oczami. Jak nie wiecie, obejrzyjcie Naruto. Ja tutaj nie będę wam tutaj zdradzał tego wszystkiego, skąd w ogóle te oto znaki się biorą. Po prostu oglądajcie Naruto. Ja już też to oglądam już od tylu lat. Także wiem, jak te oczy, powiedzmy. Powiem, te oto kółeczka to są oczy, które mają w sumie jeden z głównych bohaterów, mianowicie Sasuke. To wygląda jak oko takiej żaby z tego anime, ale wam nie powiem, o co w tym chodzi. Jak nigdy nie oglądaliście Naruto, to jak najbardziej polecam. Tutaj wszystko dla fanów Naruto. Zobaczymy, jak tutaj zrobili łuk. Wow, epickie. Jeszcze znak Konoha. Kurczę, Particles Konoha. Zarąbiste? Zarąbiste. O ja. To jest texture pack Naruto. Czekajcie, trafimy może sobie... Niezły spam. Nie wiem, tak jakoś przyjemnie się trzyma nawet ten łuk. Chociaż wszystkie są podobne. Zobaczymy, jak potki wyglądają. Tutaj mamy zapalniczkę. Tylko nie mogę bardzo rozpoznać, co tam jest. Jaka teksturka. Coś, co trzyma to w ręku. Dobra, to jest zapalniczka. Tu mamy enderperłę, która zmienia kolory. Epicko. Tutaj jakaś twarz. Jakiegoś ziomka. Lol. Czekajcie, krótki lag. Tutaj mamy particles, które są nam znane. I przejdźmy może jeszcze tutaj przez to. Zobaczymy złote jabłko, które jest niebieskie. Zwykłe ciasto, placek, lubię placki, steak, chleb. No i dobra. Tutaj wszystko. Ho, ho, animowane. To fajnie to wygląda. Wszędzie coś jest? Nie, to ma być skrzynka? Ender chest, to jest ender chest. Wygląda nieco jak
piston. Tak, tak, tutaj wszystko to wygląda. Tutaj mamy ogień. Ogień mamy fioletowy, super. Tak mamy niebo za dnia, a tak mamy podczas nocy, też bardzo przyjemnie. Fajne, gwiaździste, czyste niebo. To był texture pack, który się Naruto, no i myślę, przejdźmy do ostatniego texture packa, bo już nieco ich było, nieco to wideo trwa, także widzimy się za chwilkę. No i to będzie nasz ostatni texture pack, który się nazywa po prostu CSGO, Counter-Strike. Nie wiem, jak lubicie grać w Counter-Strike, a jesteście właśnie fanami Counter-Strike, to ten texture pack jest, powiedzmy, celowany do was. Zobaczcie, jak to wygląda ogień. Lol. Fajnie to wygląda? Czy nie fajnie? Ogólnie te wszystkie, kurczę, z tych texture packów, które wam przedstawiam, EQ, wygląda bardzo, bardzo podobnie. Także tutaj myślę, że nie będziemy wchodzić w detale. Przejdźmy dalej, zobaczymy, jak wyglądają bronie, bo aż jestem ciekawy, jak oni to zrobili. Zobaczcie te noże. O ja, o ja. Noże z CS-a praktycznie, bądź nie wiem. Nie wiem, ja w sumie na CS-a nie gram, także nie wiem, czy przypominają jakiekolwiek noże. To jest diaksowy miecz, tak? Wygląda jak jeden wielki pazur. Kosa, kurczę, z CS-a. Idźmy, zobaczmy, jak oni zrobili tutaj łuk. Fuck, snajperka! O, nie wierzę. Epicki texture pack. Nie, strzelajmy z łuku. Ale nawet to powiem, bo łatwo się trafia. Patrzcie, jeszcze macie na te kółeczko tutaj. Jak nacelujecie? Patrzcie, trafiacie. Ej, a ciekawe, czy trafię tam w villagera. Tak. Trafiłem, a teraz w tego? Nie, w tych to raczej nie trafię, bo ciężko w nie trafię. Ale można spamić. Jak epicko to wygląda. Co my tutaj mamy? To jest strzała, która wygląda jak amunicja. Dobra. Tutaj mamy łuk, mówię. Wędkę. Co ona tam ma na... Kurczaka ma na końcu? O, nie wierzę. Zobaczymy, jak wyglądają potki i te inne wszystkie graty. Tutaj mamy koktajl Mołotowa, który jest zapalniczką. Myślę, że na koniec możemy podpalić tą budę. Chociaż nie, trochę szkoda. Może jeszcze mi się przyda mapka. Tak wygląda Enderperła. Patrzcie. Ziomek z CS-a. Tak mamy potki, które mają takie partie... Granat! Pod kasiłki jest granatem. Patrzcie, jak to zarobiście wygląda. Granat, granat. Co my tu mamy? Kolejny granat? Tylko inny kolor? Jo, takie właśnie efekty mają. Dobra, przejdźmy może przez te drzwi. Zobaczymy, jakie nam tutaj przygotowali żarełko. Takie mamy złote jabłko. Jabłko, jabłko, które ma, jak widzicie, obrazki broni. Tutaj zwykły, kurczę. Czemu oni nie robią tego? Nie, nie, w sumie w tym czasie nie da nic takiego zrobić. To fajnie wyglądało. A czekajcie, enderperły nie widziałam, czy widziałam? Aż muszę się wrócić, poczekajcie. Jestem ciekawy, jak tu wyglądała enderperła, bo nie wiem. A nie, to była, dobra, to był ten ziomek. Dobra, to była enderperła. Dobra, to był ten ziomek. Wyszło mi jakoś z głowy. Tu jeszcze raz dostałem te itemki. Tutaj wszystko tak normalnie wygląda. Woda, lily pads. Trochę takie mniejsze. Nie, tutaj myślałem, że coś będzie innego, ale to wszystko wygląda podobnie. Zobaczymy jeszcze ogień. Ogień tak, o, w sumie tutaj powinniśmy się jarać. Nieźle, taki czarno-żółty. Dobra, tak mamy tutaj za dnia, nawet super słońce, podoba mi się. Też lubię właśnie to wszystko i zobaczymy to podczas nocy, wow. Zarąbiste. Zarąbiste niebo, zarąbiste niebo. Kurczę, dobra, to było, powiedzmy, takie... Krótkie, nie nazwam tego krótkiego wideo. Takie wideo o texture packach. Nie wiem, które wam się podobało. Mi się osobiście w sumie podoba ten texture pack z CSGO, chociaż CS-a nie gra. Podoba mi się ta enderperła, jak i kurczę te jabłko. Enderperła, jeszcze raz. Enderperła jest zarąbista. Enderperła. Dajmy sobie od razu kilka. Jeszcze zobaczę, jak to wygląda na game od zero. No, nawet. Bam, rzucamy sobie typem. Wow, zabiję się tutaj od razu. Siema, ziomki. Nie oddasz? Nie oddasz. No dobra, mam nadzieję, że to wideo jako tako wam się podobało. A tymczasem do zobaczenia. Hej!